mogę już mówić, tak? A nawet będzie mnie widać troszeczkę, tak? W tym małym ekraniku. Widać, tak? Nie jest taki wielki obraz, ale dobrze. Witam tam Państwa. Chciałem powiedzieć parę słów na temat tego, czym się zajmuję, czyli symulacje kwantowe. Jeżeli chodzi o te rzeczy dotyczące mnie, no to nazywam się Marcin Ostrowski. Pracuję w Instytucie Informatyki w Teams, czyli po sąsiedzku. No i myślę, że... A zobaczmy, gdzie to... Aha, dobra, tutaj działa, dobrze. Generalnie, no... To akurat te informacje, które tutaj Państwo widzicie na slajdzie numer jeden, to jest to... Ten slajd mniej więcej sprzed tam 10 lat, jak się zacząłem zajmować tym tematem. No i trzeba było wymyśleć, znaczy nie tyle wymyśleć, ale po prostu jakoś tam uzasadnić naukową potrzebę zajmowania się symulacjami kwantowymi. To znaczy mówię potrzebę naukową, nie potrzebę wewnętrzną, no bo potrzeba wewnętrzna często wynika z zainteresowań. Natomiast potrzeba naukowa, wiadomo, no wiąże się z koniecznością no, zrobienia czegoś, co jest nowatorskie, czegoś, co będzie no, miało charakter publikacyjny. Więc oczywiście symulacje kwantowe, czyli symulacje układów kwantowych na komputerze kwantowym wydawały się być bardzo obiecujące. Znaczy już nawet Feynman stwierdził, tak, w tej swojej słynnej pracy, która ma tam pewnie wiele milionów cytowań, że jeżeli będziemy symulować układ kwantowy na komputerze kwantowym, to powinno być to dużo bardziej efektywne niż symulowanie go na komputerze klasycznym, no bo tam wszystko rośnie, na komputerze klasycznym wszystko rośnie eksponencjalnie, wszystko, to znaczy no, czas symulacji, rozmiar niezbędnej pamięci, no Państwo wiecie, w mechanice kwantowej działa zasada superpozycji, czyli jak dodajemy do układu nowy element, nawet jeżeli to jest tylko prosty element o dwóch stanach bazowych, to żeby opisać oddziaływanie, czy w ogóle współistnienie tego elementu z resztą, potrzebujemy już iloczynu tensorowego, czyli to wszystko nam się, no, te wymiary nam się eksponencjalnie zwiększają. No i tutaj jest taki prosty przykład, że gdybyśmy chcieli tam symulować jedną cząstkę na siatce w trzech wymiarach 1024 na 1024 1024, no to byśmy potrzebowali aż tam około 2 miliardów liczb zmiennoprzecinkowych bądź tylko 30 qubitów. I teraz od razu powiem, no wtedy, gdy zaczynałem tą zabawę i komputery kwantowe, no to ktoś tam podobno już tam gdzieś coś miał, ale to były takie rzeczy laboratoryjne, IBM jeszcze niczego nie udostępniał. No wtedy moją zabawę zacząłem od tego, że ten model systemu układu kwantowego no musiałem zamienić na algorytm kwantowy, który go symuluje. No to jest jakby oczywiste. Tutaj niestety to okienko, a tutaj widać, ale ponieważ komputerów kwantowych nie było, no to symulowałem kwantowy rejestr przy pomocy kodu napisanego, własnego kodu napisanego w C++. I szczerze mówiąc, no to też troszeczkę zmieniło mój ogląd sytuacji, ale jak o tym starczy czasu, to powiemy sobie to później. Czyli jak ja to mówię, to była symulacja symulacji, tak? Czyli, no ale może idźmy dalej. Teraz od razu powiem, że no bo symulacje kwantowe można rozumieć bardzo różnie. Generalnie można powiedzieć, że no sprowadza się to do rozwiązania równania Schrödingera, choć niekoniecznie równania Schrödingera dla akurat równania Schrödingera jako powiedzmy równanie algebraiczne ma troszeczkę szersze konotacje niż równanie Schrödingera rozumiane jako równanie dla cząstki Schrödingera, jako równanie różniczkowe. Ale ja zająłem się generalnie rozwiązaniem równaniem Schrödingera w czasie, czyli symulacjami czasowymi, jak układ kwantowy ewoluuje w czasie. To jest troszeczkę coś innego niż na przykład zajmują się chemicy kwantowi, czy chemicy, tak? Państwo wiecie, że
No, chemicy zajmują się głównie cząsteczkami chemicznymi, a to też są, to już są z oczywistych powodów obiekty kwantowe, jeżeli chcemy je zrozumieć, te wszystkie budowę wiązań, jak te atomy się ze sobą, jaką konfigurację utworzą, no to wtedy też musimy to robić i rozwiązać, no, nazwijmy to równanie Schrödingera bez czasu. Tam są różne mądre metody, typu metoda wariacyjna, różne tam metody perturbacyjne, więc ja się tym nie zajmuję. Ja się zajmuję symulacjami czasowymi, czyli ten algorytm, równanie Schrödingera, wtedy sprowadza się do zamiany go na operator rozwoju w czasie i on jest zamieniany na bardzo małe kroki czasowe, zdaje się to już to. Gdy zaczynałem się tym zajmować, no to tak po prostu to się robiło na intuicję, teraz to już się nazywa, że to są kroki czasowe trotera, tak? Czyli ktoś tam napisał pracę na ten temat i pokazał, kiedy można, kiedy nie można, no bo no tam to się pewnie wiąże z komutacją pewnych części składowych tego operatora rozwoju w czasie. No i pierwszą rzeczą, jaką się zająłem, była cząstka Schrödingera, czyli już równanie Schrödingera, takie, jakie powiedzmy uczniowie znają, czy kiedyś znali ze szkoły średniej, czyli to takie standardowe równanie różniczkowe, z jakim się spotykamy. I ten akurat pomysł tego algorytmu nie był mój, tylko został zaczerpnięty z pracy pewnych Włochów, tak, którzy postanowili zrobić coś takiego dla, wydaje się, cząstki swobodnej oscylatora harmonicznego. No i z jakiegoś tam powodu zostawili to, nie szli w to dalej, a ja postanowiłem się bawić w to dalej, bo okazało się, że można łatwo zasymulować potencjały, które mają taki charakter różnych studni, różnych progów i tam różne ciekawe zjawiska można zasymulować. No i Państwo widzicie ten schemat tego algorytmu jest na samym dole. Oczywiście to jest tylko schemat blokowy, bez wchodzenia w detale. Ja od razu tutaj powiem, ja w detale nie będę wchodził, dlatego żeby to, no to by musiało trwać dużo dłużej, tak, do każdej z tych prac, by mówić z godzinę. Co widzimy na tym schemacie blokowym? QFT, czyli transformata, kwantowa transformata Fouriera, czyli standard, jeżeli chodzi, jeden z najbardziej popularnych algorytmów, RQFT, czyli transformata odwrotna. Po co one nam są tu potrzebne? Przepraszam. Quantum Fourier Transform, tak, Inverse Quantum Fourier Transform, jeszcze mamy zmianę. To ja to mówię, tak, to mówię na razie tak skaczę po prostu, tak, nie mówię po kolei od lewej do prawej, tylko QFT, RQFT. No generalnie wiadomo z podstaw mechaniki kwantowej, że jeżeli chcemy przejść z reprezentacji położeniowej stanu do reprezentacji pędowej, to czego potrzebujemy? Potrzebujemy transformaty Fouriera. A dyskretna transformata Fouriera dobrze nam przybliża ciągłą transformatę Fouriera. Zresztą tutaj przy opisie stanu my możemy zapomnieć, że w jakimkolwiek komputerze my będziemy symulować przestrzeń stanu, która jest ciągła. Wiadomo, że musimy to i tak ten stan spróbkować, a w związku z tym z automatu skazani jesteśmy na te dyskretne transformaty. Więc kwantowa transformata Fouriera zamienia nam reprezentację pędową na położeniową, a w reprezentacji położeniowej działanie operatora pędu, czyli ten p kwadrat przez 2m, no jest, sprowadza się do zwykłego mnożenia przez pewien jednomian drugiego stopnia, tak? No i to już można stosunkowo łatwo zrobić na bramkach fazowych. Czyli gdy już to zrobimy, to RQFT z powrotem nam zmienia na reprezentację położeniową, a POT już w reprezentacji położeniowej symuluje nam jakiś tam prosty potencjał. No i tutaj jest akurat pokazanie, jak taki blok FE może wyglądać, to są proste bramki fazowe. Pokazanie, jak może wyglądać blok POT dla jakiegoś prostego potencjału typu bariera potencjałów. I to też jest kombinacja bramek fazowych plus pewnych bramek kontrolnych, dlatego że musimy oczywiście wydzielić to. I tak przy okazji okazało się, symulując to, no bo chciałem mieć jakieś porównanie, no, bo może, wiadomo, możemy zrobić sobie program, który coś tam nam liczy, jak to się mówi, brzydko wypluwa jakieś wyniki, tylko skąd mamy wiedzieć, że te wyniki są poprawne. Więc dla porównania postanowiłem posymulować sobie taką cząstkę metodą standardowymi metodami. To jest metoda Cayley'a. Jeżeli Państwo mieli kiedykolwiek metody numeryczne, to wiecie, że rozwiązywanie równania różniczkowego
Akurat to jest równanie różniczkowe i to jeszcze jest równanie niezwyczajne, tylko cząstkowe, tak? Bo tam są po podnej, po czasie i po położeniu. No to okazuje się, że na przykład metodą iteracji prostej, jak będziemy próbowali to rozwiązywać, to problem jest źle uwarunkowany i po prostu dla pewnych parametrów rozwiązanie może iść w maliny, czyli będziemy obserwowali, że ten pakiet Gaussa zamiast się podróżować w przestrzeni, on ulega dezintegracji, ale to jest tylko zjawisko czysto numeryczne, czyli... No i się okazało, że ta metoda nawet stosowana na komputerze klasycznym, no bo ja cały czas bazuję na swoim kodzie w języku C++, okazało się, że to przejście na reprezentację pędową, proste mnożenie fazowe jest szybsze, bardziej efektywne niż to przejście, niż to rozwiązanie metodą Cayley'a, bo tam się okazało, że trzeba odwracać macierz, tak, i to w biegu, a odwracanie macierzy jest dosyć kosztowo, tak, jeżeli chodzi o zagadnienia algorytmiczne. No i przykładowe rezultaty, które oczywiście jakoś nas bardzo nie zadziwiają. Mamy podróżujący pakiet Gauss. Fioletowy wykres, stan początkowy, zielony, niebieski, żółty, kolejne stany. Oczywiście to zostało dobrane tak celowo, żeby... No też nie będę ukrywał, że te symulacje to często oprócz tego, że trzeba znaleźć jakiś problem, zobaczyć, czy on się rozwiązuje, czy numerycznie to da się ugryźć, czy szum numeryczny. Szum numeryczny to jest takie moje określenie, trochę poetyckie tego, że jak rozwiązanie nie wychodzi, czy szum numeryczny nam tego nie zje, to jeszcze trzeba dobrać jakiś zestaw parametrów, żeby to ładnie się prezentowało na scenie, tak? Bo te cząstki, i to są trochę jak aktorzy na scenie, tak? Chcemy, żeby one ładnie nam zagrały, tak? Żeby wypełniły całą scenę, a nie to jakaś tam... A to też jest zagadnienie, nad którym troszeczkę trzeba posiedzieć, tak? No żeby to było ładnie widać, a nie jakiś tam Gauss, który gdzieś tam nam niknie tam w przestrzeni. No szczególnie, że tych zasobów, jeżeli chodzi o rozwiązania numeryczne, tego typu problemów nigdy nie mamy za dużo. Rozwiązanie drugie to, gdy zastosował ten drugi wykres, gdy zastosujemy nasz potencjał prostokątny. No i widzimy klasyczne podręcznikowe rozpraszanie pakietu Gaussa na takiej barierze. Ten środkowy niebieski wykres to jest ten stan rozpraszania. Potem mamy czerwony i czarny. Po rozpraszaniu widzimy, że ten pakiet Gaussa nam się podzielił na tą część, która się odbiła i na tą część, która przeszła. No i okazało się, że można z tego tam wykroić jakąś prezentację, ponieważ można policzyć prawdopodobieństwa odbicia, przejścia, w związku z tym możemy i to stosunkowo prosto da się zrobić, możemy to porównać z pewnymi wynikami analitycznymi, które są dla tego przykładu, no i zobaczyć, czyli mieć jakby trzy wyniki. RA to jest wynik analityczny, RK z klasycznej symulacji Cayley'a i RQ czy TQ to są z kwantowej. No widać, że te wyniki są w miarę rozsądne. Ja od razu opowiem, że do symulacji stanu rejestru używam zmiennych typu float. Ktoś, kto kiedykolwiek siedział w obliczeniach numerycznych, czy nie wiem, czy Państwo na fizyce macie taki przedmiot jak metody numeryczne, natomiast na informatyków się uczy, żeby floatów nie używać do obliczeń numerycznych, bo są mało dokładne i tak dalej, i tak dalej. Ja stwierdziłem, że jeżeli to moje środowisko ma symulować komputer kwantowy, który z definicji jako maszyna analogowa zawsze będzie obarczona pewnymi błędami, i nie sądzę, żeby kiedykolwiek osiągnął dokładność floatów, o dublach już nie wspominawszy, więc stwierdziłem, że to by był przerost pewnej nadgorliwości, gdybym silił się na symulację na dublach. Poza tym na floatach, co tu mówić, szybciej się liczy, tak? Bo co prawda koprocesor wykonuje to tak samo szybko, ale wiadomo, że transfery 4 bajtów a 8 bajtów między pamięcią a procesorem na pewno są szybsze, tak, bo to...
Jeżeli zastosować ten algorytm dla potencjału harmonicznego, no to tu Państwo widzicie taki no, bardzo ładną sinusoidkę, taką rozmytą w przestrzeni. No tu pięknie widać zasadę korespondencji, czyli że układ kwantowy dla oczywiście odpowiednio dużych liczb zachowuje się podobnie do układu klasycznego, czyli mamy pewną tak jakby taki dymek z papierosa, który naśladuje sinusoidę, ale oczywiście jest to na osi X mamy czas, na osi Y mamy położenie i po prostu ta nasza sinusoidka to opisuje taki ruch wahadłowy tego pakietu. Zdaje się, to też jest pakiet gaussowski, który tak naprawdę zdaje się odpowiednie. Oczywiście można by było, ktoś, nawet tu nie trzeba używać tych stanów koherentnych, tylko zdaje się pakiet gaussowski też, to też jest jakoś bliski temu stanowi koherentnemu oscylatorem. No to ładnie wyszło. No, skoro to wyszło, to postanowiłem zabawić się dalej. No, wyszło z jedną cząstką, a już wyjdzie z dwiema. Czy też aha, teraz mogę powiedzieć, że Państwo się pewnie domyślili, że symulowałem cząstkę w jednym wymiarze. Oczywiście ktoś może zapytać, dlaczego? Przecież nasza przestrzeń nie jest jedno, tylko trójwymiarowa. No ale wiadomo, że to też da się zrobić, bo da się policzyć transformatę trójwymiarową, tak samo jak dało się policzyć transformatę jednowymiarową, tylko oczywiście no, to wszystko wymaga kubitów, tak? Jeżeli tamtą transformację stosunkowo łatwo, ona wychodzi już na 8 kubitach, no to żeby to zrobić w trzech wymiarach, to już było potrzebnie 24 kubity, a już w pamięci klasycznej byłoby to sporo, tak? W związku z tym i czas komputera też by był stosunkowo spory, choć czy w dzisiejszych czasach nawet powiedzmy względnie dobry komputer osobisty nie dałby rady tego zrobić, to na siłę nie powiem. Chociaż nie, no to się tam gdzieś te moje symulacje przy 16 się urywają w tym sensie, że dłużej nie chce mi się czekać, tak? Więc, ale być może i do 18 by podskoczył. No nie wybierałem się poza 16 kubitów, od razu mówię, tak? Bo na moim symulatorze, a z Qiskitem, to właściwie pomijmy to milczeniem, tak? Możliwości Qiskita, i przy czym nie chodzi mi tylko o możliwości samego symulatora, który wiadomo, że jako to środowisko pythonowskie ma prawo być dużo wolniejszy, ale nawet jeżeli to gdzieś wysyłamy, to czas zestawienia się tego algorytmu to jest dużo dłuższy niż czas wykonania się na moim symulatorze. Tak mówię o czasie zestawienia, czyli mimo zrobić sobie jakąś listę bramek, gdzie ją gdzieś wypchnę, jest dużo dłuższy. Może coś można zrobić szybciej, może trzeba by było pogadać, ja mówię teraz o sobie, tak, z jakimś ekspertem, który by powiedział, że pewne operacje są szybsze, pewne wolniejsze, choć z drugiej strony zaletą, czy tym własnością tych środowisk pythonowskich miało być to, że one są jakby niezależne od naszej wiedzy, co siedzi w środku. Także po prostu wpisujemy kod w Pythonie i on ma działać. Tak? No okazuje się, że no, taka logika jest dobra, ale pod warunkiem, że nie zależy nam na szybkości. Tak? Bo niestety tutaj mocno spada. I mówię, nie chodzi mi o samą symulację, tylko o sam czas zestawienia. No dobrze, ale wróćmy do naszych symulacji. Co tu Państwo widzicie? No, powielenie schematu z poprzedniego rysunku, z poprzedniej symulacji, tylko mamy dwa układy, A, B, dwie cząstki A i B. Symulacja swobodna odbywa się tak samo. VAB symuluje pewien wspólny potencjał i ten blok VAB Państwo tutaj widzicie. Tutaj zastosowałem pewien potencjał względny, to znaczy zakładałem, że te cząstki oddziaływują ze sobą, że jest to taki potencjał typu delta Diraca, to jest troszeczkę dziwny potencjał, czyli taki, który jest, no, jakby ma nieskończenie krótki zasięg, ale za to jest nieskończenie mocny. No po to, żeby z tymi cząstkami coś się zadziało, żeby one miały prawo się na przykład odbić od siebie, a nie przejść bez zauważenia. Skrót FE to oznacza? Free evolution. VA, VB to są potencjalnie możliwe do dodania bloki z oddziaływania z zewnętrznym potencjałem, ale tutaj akurat nie było potrzeby ich dodawać, bo one nic by nie wniosły do sprawy. I teraz to Państwo widzicie. To są cztery fazy ruchu i teraz mam już coś innego. Mam
Oczywiście, bo tu można też to traktować dwojako. Można traktować, że mamy dwie cząstki jednowymiarowe, albo można traktować, że mamy cząstkę dwuwymiarową, czyli że A symuluje rozkład cząstki we współrzędnej x-owej, a B we współrzędnej y-owej. Też tak można na to patrzeć. Ale załóżmy, że mamy dwie cząstki z Schrödingera i zarazem Gaussa, bo stanem początkowym no najwygodniejszy jest ten Gauss, tak? One, które podróżują naprzeciw siebie i się zderzają. I te rysunki na dole to są dwuwymiarowe stany, tak? Czyli ten najbardziej po lewo to jest stan początkowy układu. Oś X to jest stan jednej cząstki, to znaczy to nie jest już może nie tyle stan, tyle rozkład prawdopodobieństwa, bo wiemy, że sam stan jest wielkością zespoloną, tak? Więc tutaj amplitud byśmy na takim prostym wykresie faz, możemy pokazać amplitudy, ale już nie fazy, tak? Więc oczywiście tutaj mamy tylko do czynienia z rozkładami prawdopodobieństw, tak? Czyli na osi X mamy rozkład prawdopodobieństwa cząstki A, na osi Y cząstki B, no i ponieważ obie są w stanie Gaussa, to razem to taki stan, rodzaj takiego kółeczka nam wychodzi. W drugim układzie, no i te cząstki lecą naprzeciw siebie. Drugi rysunek to jest tuż przed zderzeniem, one nadal lecą, te pakiety Gaussa trochę ulegają rozmyciu. No fizykom nie potrzeba tłumaczyć, dlaczego ulegają rozmyciu, tak? No mamy dyspersję, tak? Cząstka Gaussa tak się zachowuje, te prędkości fazowe są różne, zdaje się, dla różnych częstotliwości, to jest całkowicie naturalne zjawisko, tak? Ta cząstka Gaussa ulega delokalizacji w przestrzeni, to nie jest efekt żadnego oddziaływania. Natomiast efekt oddziaływania pojawia się na trzecim rysunku, taka jakby podwójna śliwka się pojawia, czy jakbyśmy to widzimy tą wyraźnie, tą taką ukośną linię tego miejsca, gdzie jakby ten potencjał działa. No i po uzyskaniu, po oddaleniu się, mamy już część funkcji falowej, która odpowiada, że cząstki przeszły i to jest to ten lewy, przepraszam, prawy dolny na chmureczka, jakbyśmy tak powiedzieli, a ta lewa górna odpowiada sytuacji, że cząstki się odwiły. Oczywiście tu można symulować dużo więcej przypadków, wszystko, bo tam w tej symulacji zaszyte są parametry związane z siłą oddziaływania. To jest jedna z możliwości. Ja wybrałem takie celowo, żeby prawdopodobieństwo odbicia się i przejścia no było względnie równe, no żeby to ładnie było widać. Tak? Jeżeli są jakieś pytania z sali, to oczywiście proszę pytać, tak? Proszę czuć się swobodnie. Znaczy ja generalnie no, postanowiłem tą cząstkę Schrödingera wykorzystać na maksa i tutaj jeszcze zrobić, a co było, gdybyśmy zasymulowali cząstkę uwięzioną w studni nieskończoną, czyli cząstka nie ma widma ciągłego, tylko dyskretny. Choć oczywiście mówiąc o widmie ciągłym, no, trochę mijam się z prawdą, bo tam w poprzednich symulacjach ona też nie miała widma ciągłego, bo to się wszystko odbywało w pewnym obszarze symulacji, który odpowiadał pewnej studni, tylko z periodycznymi warunkami brzegowymi. Więc tu tak naprawdę zawsze w obliczeniach numerycznych my mamy do czynienia z widmem ciągu, dyskretnym. Ale tutaj już jawnie widzimy cząstkę w studni. Ta studnia ma nieskończenie wysokiej ściany potencjału. No i w początkowym momencie cząstka jest w stanie własnym, tym stanie podstawowym w studni i nagle w pewnym momencie ta studnia się nam powiększa dwukrotnie. Czyli dla cząstki staje się dostępny obszar nie od zera do plusa, tylko od minusa do plusa. No i można powiedzieć, że mamy coś w rodzaju dyfuzji, tak też nazwałem swoją publikację, ale oczywiście osoby czujne będą wiedziały, że to taką rasową dyfuzją, z rasową dyfuzją no nie ma nic wspólnego, bo w dalszym ciągu mamy tutaj równanie Schrödingera, czyli równanie odwracalne. Zaraz to zobaczymy, że tutaj nie ma wzrostu entropii. A czy musi być potencjał nieskończony? Może być skończony. Może być skończone, ale wtedy ta cząstka narobia, czyli ona i w praktyce ona była skończona, tylko bardzo duży. Po prostu chodzi o to, żeby ta cząstka na rogach, ona nam troszeczkę, bo wtedy ta prawdopodobieństwo, czy te amplitudy na rogach by tam troszeczkę wchodziły w studnię. To nie jest do niczego potrzebne. Tak? To chodzi o lokalizację tam jeszcze. Tak, żeby był ten czysty taki efekt. Zresztą ja symulowałem
tutaj nie ma problemu, żeby zasymulować cząstkę, która trochę wychodzi za studnię, bo potencjał studni jest, no jest porównywalny z jej energią. Nie, naprawdę nie ma problemu, ale tu chodzi o to, żeby mieć taki czysty problem tej dyfuzji, tak? No to już postanowiłem, że niech to będzie bardzo duży potencjał, tak, że to wychodzenie tej funkcji falowej za ten obszar swobodny no jest praktycznie znikome. No tutaj te metody symulacji są względnie podobne, troszeczkę trzeba inaczej zasymulować nasz potencjał. Aha, i tutaj jeszcze ciekawostka, i tu z tego też powstała kolejna symulacja, kolejna moja aplikacja. Czyli okazuje się, że ten temat, mimo że czasami trudny, no ma jakieś tam zdolności publikacyjne, tak, co w świecie nauki się liczy najbardziej, tak, musimy. Jak to kiedyś tak pewien aktor w reklamie powiedział, że tak prawdziwy mężczyzna musi zarabiać, tak? Tak samo no my musimy jakoś tam. Pasja to jest jedno, tak, ale przynoszenie punktów do rodzimej placówki to jest drugie. No lub patentów. Patentów, no, lub różnych tam innych tam współpracy, tak, z przemysłem, tak wiadomo, można by mówić gadać. Na ten temat spor. Więc okazuje się, że można w ogóle, żeby zasymulować taką cząstkę w studni nieskończonej, można w ogóle nie babrać się tutaj, w ogóle nawet wtedy można znacznie uprościć tą całą naszą symulację, bo można zamiast do przejścia z reprezentacji położeniowej do pędowej, czy też tutaj może lepiej było powiedzieć energetycznej wtedy, zamiast transformaty Fouriera użyć transformaty sinusowej. Państwo wiecie, znaczy transformata Fouriera to jest pewnie królową wszystkich transformat, pewnie był, można by było tak powiedzieć. Tak jak ktoś nie słyszał o jakiejkolwiek transformacie, to Fouriera na pewno słyszał, tak? Jej pewnymi kuzynkami, tak, są transformata sinusowa i kosinusowa, które są dosyć podobne do niej. Państwo wiecie, no, transformata Fouriera działa w dziedzinie zespolonej, ale my byśmy chcieli, ale gdybyśmy tak przeszli na intuicyjne, te składowe sinusowe i kosinusowe, no to mamy wtedy transformatę sinusową i kosinusową. Można tak? Mieć szeregi Fouriera, co masz na myśli? Jeszcze coś innego? Nie, po prostu możesz rozdzielić, możesz liczyć, w transformacie Fouriera liczysz, tak mówiąc banalnie, ile w twoim stanie jest pewnego stanu Edo i Kai, Edo i omega x, a w transformacie kosinusowej ile jest kosinus omega x, czy omega t, no, jeżeli liczysz po czasie, a w sinusowej sinus omega t. To są takie te jakby rozdzielone, te takie rzeczywiste transformaty, które razem dają tę samą informację, co transformata Fouriera. Od razu powiem, transformata kosinusowa no ma swoje zastosowanie, bo na przykład zdaje się do kompresji jest używana, znaczy w tym standardzie JPG, tak, zdaje się, używa się transformacji kosinusowej w jednym z tych standardów, bo tam falkowych się to używa i tak dalej, i tak dalej, ale kosinusowa bywa. Natomiast sinusowa, mam wrażenie, że takie trochę taka brzydkie kaczątko transformat, bo ja przynajmniej nie znałem żadnego zastosowania transformaty sinusowej, chociaż nie twierdzę, że ich nie ma, tylko po prostu no, one się nie obijają się po uszach. Tak? Okazało się, że ktoś napisał pracę, w której zaprezentował algorytm kwantowej transformaty kosinusowej, która zresztą, który bazuje na kwantowym algorytmie Fouriera. I okazało się, że jako efekt uboczny on też liczy, ten algorytm liczy transformatę sinusową. Czyli w pewnej części rejestru daje transformatę kosinusową, w drugiej części transformatę sinusową, której ten, nie była temu człowiekowi potrzebna. A ja stwierdziłem, że transformatę sinusową można w naturalny sposób wykorzystać do tego, żeby przedstawić, żeby zamienić stan cząstki w studni, takiej nieskończonej studni, jak ja tu rozważam, z reprezentacji położeniowej na, nazwijmy to, energetyczną. I jak się użyje tej transformaty, to wtedy z automatu będą spełnione warunki brzegowe, czyli że funkcja zeruje się na końcu, bo na tym polega tak sinus. My wiemy, że sinus to jest ta funkcja, która, jeżeli bierzemy dyskretnego sinusa, to jest ten, który, te składowe, które będą się zerowały na końcu. Kosinus daje dopełnienie tego, ale kosinusa nie bierzemy. W związku z tym
okazuje się, że wtedy nie trzeba stosować, że wtedy ten potencjał, który ja tu muszę symulować przy transformacie Fouriera, tu nie trzeba symulować, nie trzeba tego rozkładać na te kroki czasowe, to teraz można to zrobić w jednym kroku. No, okazało się, że nawet da się gdzieś ktoś to w jednym z tych czasopism to przyjęli, tak? No, komuś się to spodobało. Także, także taka modyfikacja też jest. No i tu są wyniki symulacji. No, tego górnego wykresu, tu Państwo widzicie, no, pokazane są fazy, tak? Jakieś tam cztery wycinkowe fazy. Tak? Natomiast myślę, że dużo wygodniej będzie to pokazać na tym dolnym wykresie, który znowuż pokazuje, tak, oś x-ów to jest czas, oś y-ów to jest położenie w studni. I przy pierwszych, tej 0,25t, od 0 do 0,25t na osi czasu, mamy, że cząstka jest w tej, uwięziona w tej mniejszej studni i dopiero w czasie 0,25t ta studnia nagle się powiększa i mamy ewolucję. I proszę zobaczyć, ta ewolucja rzeczywiście jest odwracalna, bo przy 0,75t tu mamy, że cząstka jest, bo tutaj trzeba taki przekrój jak gdyby zrobić, cząstka jest tylko w tej drugiej części studni, a nie ma jej w prawej. Tutaj jak pójdziemy dalej, ja już tego nie widzę, bo mi ten obrazek zasłania, a Państwo widzicie, czy też nie, też widzicie. Nie. Można go może gdzieś przesunąć, tak? Można go zmienić, tak? O, zgadza się. Tutaj widzimy, że 0,25t, znowuż tutaj jest odwrotnie, stan cząstki wrócił do stanu pierwotnego. Jak mówię, no mamy tutaj, obserwujemy tu tak zwane ożywienie kwantowe. To nawet na Wikipedii można sobie poczytać funkcji falowej, czyli że no, to są równania, które opisują periodyczną ewolucję, tak? I my wracamy do, po pewnym skończonym czasie wrócimy do stanu początkowego. No to też się wiąże pośrednio z tym twierdzeniem Poincaré o powrocie, który tutaj nawet w wersji kwantowej jest dużo, dużo prostszy, wydaje się, taki do uzyskania, tak? I to wielkie te, które tutaj Państwo macie na osi, to jest ten czas powrotu. Także no można w takim razie zadać pytanie, kiedy następuje w fizyce wzrost entropii, ale to jest jakby takie inne, no może nie filozoficzne pytanie, no ale takie pytanie, które tutaj może się pojawić tak komuś takiemu, no nie przemyślał sprawy, tak. Idąc dalej, skoro poszło z cząstką Schrödingera, a już może można rozwiązać tu równanie Diraca, czyli równanie dla bispinora, równanie relatywistyczne i może. Tą pracę też to zdaje się, że będzie 10 lat, jak ją napisałem, bo to, co mówię, to, co tutaj pokazuję, to nie jest chronologiczne, tylko to są te. Pogrupowałem ten materiał w formie no jakby tematycznej, tak, a nie chronologicznej, czyli pewne rzeczy robiłem wcześniej, pewne rzeczy później. Równanie Diraca, czyli równanie cząstki relatywistycznej, tak, prace Dirac, to kiedy to już pewnie były 100 lat temu, tak, lata 20, tak, prace Diraca pewnie tak dotyczące, że szczególną teorię względności, no też da się połączyć z mechaniką kwantową, tak, w związku z tym, jak Dirac zaproponował równanie, no i okazało się, że od razu mówię, no, ja nie w swojej symulacji nie zasymulowałem pełnego bispinora, bo psi od XT, w odróżnieniu od cząstki Schrödingera, gdzie psi jest po prostu funkcją zmiennej X i koniec. Psi od XT w przypadku bispinora jest cząstki Diraca z bispinorem, czyli jeszcze jest dodatkową, no jakby wektorem, który ma cztery składowe, tak? Dlatego, że opisuje cząstkę, która ma spin i cząstkę, która może mieć różne znaki energii, czyli może być elektronem bądź pozytonem. Ja od razu stwierdziłem, nie będę, żeby oszczędzać te pulpity, wywalę te przypadki, że cząstka ma na przykład energię ujemną, bo to nic nie wniesie do sprawy, ale to pewnie jest prosta, to też by dało radę zasymulować, to naprawdę nie jest jakaś wielka filozofia. No i modyfikując blok FE, Free Evolution, teraz FED Free Evolution dla Diraca, tak,
No, udało się, no to tutaj to rozpraszanie na tym potencjale powiedzmy nie wnosi nic do sprawy, ale tutaj ta ewolucja swobodna, no to jest o tyle ciekawa, że widzimy, że na przykład możemy sobie się pokusić już o ewolucję, o przebadanie cząstki ultrarelatywistycznej, czegoś, co w przypadku cząstki Schrödingera nie było mowy. No oczywiście też mogliśmy sobie dać dowolne wartości prędkości cząstki Schrödingera, ale ona w żaden sposób nie będzie uwzględniała efektów relatywistycznych. W przypadku cząstki Diraka tak jest. I zdaje się, że tutaj dałem elektron, którego energia kinetyczna jest mniej więcej równa 5 masom spoczynkowym. No i okazuje się, że Państwo widzicie. No mamy bispinor, czyli tak górnego Gaussa, opisuje jedną składową, dolnego Gaussa drugą. I zdaje się też dałem jakąś metodę Cayley'a dla porównania, że no widać, że to się ciutkę rozjeżdża, ale generalnie wyniki są podobne, ale przede wszystkim nie ma tej dyspersji, ten pakiet Gaussa nam się nie rozjeżdża. Dlaczego? No bo dla cząstki ultrarelatywistycznej ta relacja dyspersyjna zaczyna przypominać relację dla fotonu, czyli wszystkie częstotliwości rozchodzą się, oczywiście fotonów próżni. Tak? To już o ekstremalnie wysokich energiach, czy ta masa spoczynkowa nie ma większego znaczenia. Tak? Zgadza się, tak. Bo oczywiście w przypadku fotonów próżni wiemy, że każda częstotliwość rozchodzi się z taką samą prędkością, czyli z prędkością światła w próżni i pakiet dla fotonu no, nie rozmywa się w przestrzeni. Oczywiście, jeżeli tam nie uwzględnić jakichś tam ewentualnych potencjalnych oddziaływań z czymś tam, tak? Tak samo jest dla cząstki relatywistycznej, odpowiednio szybko relatywistycznej. Widzimy, że tego rozjeżdżania już nie ma. Fajnie, no. Fajnie było to zobaczyć. No to jest efekt oczywisty, ale fajnie było to zobaczyć. Tu jeszcze jest taki rzucony temat, co z paradoksem Kleina, ale o tym nie chcę mówić. Paradoks Kleina też ciekawa rzecz, związana właśnie z istnieniem tych rozwiązań ujemnej energii. Teoretycznie może się okazać, że w wyniku oddziaływania cząstki z potencjałem prawdopodobieństwo po odbiciu cząstki może być powyżej jedynki, co się wiąże z interpretacją tego, że mogą tutaj powstawać dodatkowe cząstki. Ale ja to mówię tak bardzo pobieżnie, bo ja tutaj no, planowałem coś posymulować z tym, ale stwierdziłem, że w moim rejestrze kwantowym to i tak wszystko będzie unormowane do jedynki. Jeżeli ja tu jawnie nie stosuję teorii wielocząstkowej, to uzyskanie jakichś zjawisk związanych z produkcją cząstek może być no, na tym poziomie nieosiągalne, w związku z tym stwierdziłem, dam sobie spokój. No i ten temat cząstki Schrödingera niejako się wyczerpał, choć, znaczy może wyczerpał, no, nie wyczerpał, bo oczywiście ja ją tam nadal wplatam w różne inne symulacje, ale taki powiedzmy sam w sobie, czy takie cząstki Schrödingera, cząstki Diraka. Po drodze zrobiłem też cząstkę Kleina-Gordona, ale tam nic nie oddziałuje. Co to jest cząstka Kleina-Gordona? Cząstka relatywistyczna bez spin. A, w ten sposób, czyli jakby... Relatywistyczna masowa... Teorii Kleina-Gordona po prostu. Tak, tak. Ale jeżeli tam się nie włączy oddziaływania, tam się nie dzieje nic specjalnie ciekawego. Wiadomo, no, to widzimy, że potrafimy poprawnie... Kwarki, antykwarki chyba stanowią rodzaj cząstki. No, nie, chociaż nie sądzę, bo są fermionami. Wiem, że pole Kleina-Gordona co reprezentuje najlepiej? To znaczy, czy pole Kleina-Gordona jakieś bezspinowe bozony, które są wymieniane. Na ten przykład? Wiesz, no ja nie chcę strzelać, bo nie pamiętam, która tak cząstka. No, są różne tam piony, niepiony. Nie będę ukrywał, że różnego typu pola Younga-Millsa, które na przykład opisują oddziaływania właśnie z tym przenoszone, oddziaływania są przenoszone przez masowe cząstki, tak, te krótkozasięgowe, na przykład siły jądrowe. Z tym, że no tu trzeba uważać, żeby, na pewno są to bozony, ale czy one są, czy na przykład bozon WZ0, W plus, W minus, Z0, te cząstki, bozony dla oddziaływań słabych, to trzeba, ja nie kojarzę, jakie one mają spin, chyba że Państwo wiecie, czy któraś z nich jest bezspinowa, czy są cząstki o spin 1. Trzeba uważać, tak, żeby nie strzelić gafy, tak. No, oczywiście dla cząstek spinowych też to można zrobić, ale wiadomo, że bezspinowa jest... oczywiście foton jest bezspinowy, ale nie jest cząstką, znaczy,
nie jest bezspinowy, jest spinowy, tak? Można w przybliżeniu go też, no, na przykład można to by było podobne, jest bozonem, tak? Nie jest bezspinowy, wypluwa. To jest kondensacja fotonów, tak? Można na przykład, ale on jest bezmasowy, czyli on tu też w ogóle nie wchodzi, bo jest znowu bezmasowy i dla niego jest wszystko inaczej, tak? Zresztą on fotonami też się zajmował. Ale wróćmy do tej symulacji. Teraz troszeczkę stwierdziłem, że temat się wyczerpał, w związku z tym potrzebowałem troszeczkę czegoś innego i wrócić do pewnych prostych przypadków, mianowicie bardzo prostych dwóch układów kwantowych, reprezentowanych nawet, każdy z nich może mieć tylko dwa stany bazowe, stan podstawowy i wzbudzony, więc każdy z nich można symulować na jednym qubicie. I zasymulować pewien standardowy człon oddziaływania między tego typu obiektami, człon prowadzący do wymiany energii. Czyli innymi słowy mamy cząstkę A, która może być w stanie podstawowym bądź wzbudzonym, cząstkę B, która może być w stanie podstawowym bądź wzbudzonym i mają możliwość wymiany energii, czyli na przykład jeżeli ta cząstka jest wzbudzona, może wrócić do stanu podstawowego, ale przekazać wzbudzenie cząstce B. No oczywiście można zadać pytanie, dobrze, jeżeli energie tych stanów wzbudzonych są różne, no czy tu może w ogóle zajść jakakolwiek przemiana? Czyli masz dwa układy kwantowe, A i B, gdzie to jest współczynnik oddziaływania między nimi? No tak można powiedzieć, tak? Z tym, że to jest takie typowe, bo oczywiście oddziaływać mogą na wiele sposobów, ja wybieram taki typowy... Ale oddziaływanie poprzez co? Wymianę fotonów, czy specyfikuję? Nie, po prostu to znaczy... Można udowodnić, ja idę potem w dalszych pracach i pewnie tego już dzisiaj nie pokażę, że tak naprawdę, gdy mówimy o złożonych obiektach kwantowych typu cząstki i gdy mówimy o ich oddziaływaniu elektromagnetycznym przez wymianę fotonów, ja tutaj się zapędziłem, oczywiście foton jest cząstką spinową, tak? To trzeba to będzie wyciąć, tak? Bo ktoś przerwie słuchanie na tym momencie, jak ja tego nie wycofuję i powie tak, no facet niewiele wie. Więc oczywiście jest spinową, tak? Ale ja mówię o tym, że w moich symulacjach jest cząstką bezspinową, bo symulacje spinu to dodatkowy stopień swobody, czyli dwa razy więcej roboty dla procesora, a niekoniecznie to coś wnosi do sprawy na tym poziomie oczywiście, bo w praktyce w tej wielkiej fizyce, w której my liczymy jakieś tam rozproszenie i tak dalej, to wnosi. Ale gdy chcemy w ogóle zobaczyć, czy cokolwiek można zasymulować, podstawowe reakcje, to my wywalamy spin, no bo po co? Tak, po co? Nawet często się symuluje cząstkę, która tylko porusza się w jednym kierunku w przestrzeni, ma dodatnie pędy, a nie ujemne. Dlaczego? Bo ujemne pędy symuluje się tak samo jak dodatnie, a dla procesora to jest dwa razy więcej roboty, tak? A tutaj chcemy jednak ten czas oszczędzić, tak? Jak symulacja nam się wykona w 5 sekund, a nie w 20, bo oszczędziliśmy na spinie i na jednym zwrocie pędu, to już mamy coś, tak? Mówię, gdy chcemy to podkręcić na maksa, tak? No bo oczywiście jak mamy tego czasu tyle, ile trzeba, no to okej, okay, no możemy sobie, tak? No i wracając do twojego pytania, to okazuje się, że ten scenariusz wymiany fotonu wirtualnego czy bozonu wirtualnego między tymi polami jest w gruncie rzeczy opiera się na bardzo podobnym schemacie, tylko oczywiście tam jest wiele więcej stopni swobody, bo tam jest wymiana pędu i po prostu trzeba to objąć pewnymi sumami całkami, tak? Kilkoma sumami całkami, ale scenariusz ten, ktoś, kto czytał kiedykolwiek ten książek, na przykład z elektrodynamiki kwantowej, to wie, że tego typu człony, tylko tutaj oczywiście wtedy te współczynniki podnoszące i obniżające energię je nazywam, a w tym przypadku są to, odpowiadają operatorom kreacji i anihilacji, jeżeli uzależnimy je od jakichś tam pędów możliwych tych cząstek oddziałujących, to tak naprawdę to jest taka podstawowa cegiełka, która opisuje tamte schematy. Tylko tam, jak mówię, no, trzeba dużo więcej symulować, bo tu symulujemy jeden taki akt między dwoma stanami, a tamtych stanów jest multum. Tak, bo cząstka ma kontinuum, jedna cząstka ma kontinuum stanów, druga cząstka ma kontinuum stanów. To jest kwantyzacja, tak? No tak, my wchodzimy, tak, to pachnie, z tym, że na razie na tym poziomie jest to po prostu dwa proste układy kwantowe o dwóch stanach bazowych, różnych energiach, które wymieniają się energią.
Jeżeli ten warunek energii nie jest spełniony, to nie znaczy, że nic nie zachodzi. Te stany troszeczkę czują swoją obecność i pewna amplituda prawdopodobieństwa, czy prawdopodobieństwo tu nam troszeczkę maleje, że układ że pełnego przekazania transferu prawdopodobieństwa nie ma, ale pewne niewielkie jest. W stanie, gdy energia A jest równa energii B, mamy pełen rezonans kwantowy i mamy pełną wymianę prawdopodobieństw. No i rzeczywiście dalej idąc w tę stronę, można na przykład posilić się, już idąc w tym kierunku, tutaj wyczuwacie, tak, że tutaj można iść w kierunku takiej rasowej elektrodynamiki kwantowej, symulować te procesy. Mi się sporo z tego udało zrobić. No ale idąc po kolei, można ten schemat rozbudować i przyjąć, że na przykład mamy układ A, który jest nadal układem o dwóch stanach bazowych, które na przykład symulują nam atom w stanie podstawowym i atom w stanie wzbudzonym. Oczywiście atom to jest no, cały złożony układ kwantowy, tam się wiele dzieje, tak, są te wszystkie spiny, znaczy przepraszam, spin orbitale i tak dalej, ale my symulujemy go prosto, na jednym kubicie i mamy symulowane mody pola elektromagnetycznego, które da stan podstawowy i stany wzbudzone, czyli odpowiadają konkretnym modom, na przykład fotonu. I te mody, oddziaływanie z tymi modami symulujemy właśnie tymi blokami rezonansowymi, jak ja to mówię. I co mamy? Jak tutaj będziemy mieli transfer prawdopodobieństwa, jeżeli układ A jest w stanie wzbudzonym, to możemy mieć transfer prawdopodobieństwa do układu B, który odpowiada no, takiej symulacji emisji fotonu. I mamy eksponencjalny zanik, i to jest już efekt symulacji, to są krzywe dla różnych tych współczynników G, dla tych współczynników sprzężenia. One się pokrywają z teoretycznymi, wyznaczonymi krzywymi eksponencjalnymi, pokrywają, ale nie idealnie, czyli odtwarzamy prawo rozpadu, na przykład prawo rozpadu promieniotwórczego, choć ono oczywiście troszeczkę jest obudowane w innym kontekście, bo tam są oddziaływania silne, tak? Czy prawo na przykład, ale to prawo też obowiązuje na przykład dla atomów w stanie wzbudzonym, który emituje kwant promieniowania przechodząc do stanu podstawowego. No i tutaj dalej można się bawić, ja zaraz skończę, bo obiecałem, że będę mówił przez godzinę, żeby... Ja naprawdę jesteśmy otwarci. No dobrze, no to tam jeszcze parę minut, ale tak już bardzo pobieżnie. Można w takim razie to skomponować, połączyć na przykład. Tutaj akurat byłem kiedyś w Muzeum Neonu w Warszawie, bo jest takie muzeum, okazało się, że tak sobie pomyślałem na tym, że te procesy, które są odpowiedzialne za świecenie w neonie, to na tym poziomie można już, na tych algorytmach, które tutaj którymi dysponuję, można już w tym rejestrze kwantowym zasymulować. I mówiąc o rejestrze kwantowym, cały czas mam na myśli no, ten rejestr jest symulowany w moim symulatorze, tak? Ja nie mówię o realnych komputerach kwantowych, bo to jest jakby troszeczkę inna para koloszy. Że można już to zasymulować. Mamy powiedzmy cząstkę Schrödingera w postaci pakietu Gaussa, która uderza w nieruchomą tarczę. Ta nieruchoma tarcza ulega wzbudzeniu przez zderzenie niesprężyste. Tu mamy to opisane, tak? Przy pomocy tego. Znaczy to jest Hamiltonian swobodnej cząstki A. Tutaj jest ten człon oddziaływania, gdzie V od X odpowiada pewną, no, pewien potencjał tej tarczy. Bierzemy wszystko, co najprostsze, to jest tak zwany toy model. I mamy też możliwość na cząstka B dalej, ma możliwość oddania tej energii do układu C, aha, którego tutaj akurat Hamiltonianu układu C nie ma, ale dlatego on się odbywa z tym, co było wcześniej. No i okazało się, że też tu się da coś posymulować, że mamy ta cząstka, ona się tutaj zmierza, czyli obrazek, który już dobrze znamy, ona się zderza, ale teraz zderzenie i tutaj są po zderzeniu ta część amplitudy przechodzi w jedną, część przechodzi w drugą, ale na przykład część jest prawdopodobieństwo, że układ, że tarcza jest w stanie podstawowym, proszę zobaczyć. Najpierw jest zero, no bo jest w stanie podstawowym, tak? Potem idzie w górę, bo następuje akt zderzenia z cząstką Gaussa. Cząstka Gaussa przekazała jej energię, ale potem co? Wskutek oddziaływania z układem C, który symuluje nam pole elektromagnetyczne,
dla różnych stałych sprzężenia mamy z powrotem powrót do stanu podstawowego. Czyli udało się, no tak mniej więcej zachodzi, tak można sobie wyobrażać, że zachodzi proces świecenia w lampie neonowej. Elektron uderza w atom, na przykład atom neonu, wzbudza go, a on potem spontanicznie przechodzi do stanu podstawowego, emitując foton. No i to się udało. No ale oczywiście te symulacje miały jedną wadę, taką, że ja w rzadki sposób kodowałem stan fotonu. Znaczy oczywiście takie kodowanie ma swoją zaletę, bo gdybyśmy chcieli kodować stany wielofotonowe, to by się okazało, że gdy chcemy, czyli takie pole elektromagnetyczne z prawdziwego zdarzenia, no to ono zawsze jest kolekcją wielu fotonów i gdy je symulujemy, musimy je bardziej symulować jako właśnie zbiór niezależnych oscylatorów harmonicznych, ale to powoduje, że no, na jeden qubit musimy mieć jeden oscylator. Jak tych qubitów jest kilka, kilkanaście, no to i tych modułów będzie tylko kilka, kilkanaście. A gdybyśmy zakodowali te qubity gęście, znaczy te mody gęściej, czyli na przykład ograniczyli się z definicji tylko do stanów jednofotonowych pola i wtedy gdybyśmy na przykład ten foton zasymulowali na przykład w 8-bitowym rejestrze, tam stanów bazowych jest 2 do 8,256, to oprócz stanu podstawowego moglibyśmy zakodować 256 modów przy założeniu, że mamy tylko jeden foton. No i wtedy okazuje się, że jesteśmy w stanie symulować foton jako taką niezależną cząstkę. No na przykład zasymulowałem i symulacja swobodna takiego fotonu to naprawdę jest banalna, bo jeżeli od razu symulujemy to w reprezentacji pędowej, to po prostu są bramki fazowe. Natomiast ja ten wynik tutaj propagacji fotonu, nadal to robię w jednym wymiarze, no żeby zobaczyć tą propagację, muszę przejść do reprezentacji energetycznej, do reprezentacji w cudzysłowie położeniowej, bo foton jako taki nie ma reprezentacji położeniowej, tam są pewne niuansiki tak związane, że to nie da się skonstruować, z tego co mi wiadomo, tak jak Państwo wiecie, to mnie poprawcie, że nie da się skonstruować poprawnej, probabilistycznie reprezentacji położeniowej fotonu. Także foton, jeżeli mówimy o jego położeniu w przestrzeni, to jest bardziej reprezentowane na przykład przez rozkład pola elektrycznego, magnetycznego typu, czy potencjału wektorowego A. U mnie jest potencjał skalarny, bo teraz ja znowuż wracam do swojego przejęzyczenia o tym fotonie bezspinowym, bo jak mówię, u mnie fotony są bezspinowe. Ale oczywiście zasymulowanie spinowych nie ma problemu, tylko musimy dodać jeden qubit, a dodanie jeden qubit to jest 2 razy więcej pamięci RAM na symulowanie tego, że jest. W związku z tym obliczenie tego, tutaj co Państwo widzicie, propagacja fotonu, czyli taki pakiet Gaussa podróżujący w przestrzeni, to już rozgrywa się poza rejestrem kwantowym, dlatego że to pole elektryczne to już nie reprezentuje tego transformacja unitarna, ale okazało się, ostatnio miałem trochę czasu i okazało się, że gdyby mi bardzo zależało, to ten obrazek w rejestrze kwantowym, czyli przy pomocy algorytmu kwantowym, te obrazki, które Państwo widzicie, no też na siłę da radę uzyskać. Tam są drobne, pewne sztuczki, żeby to zrobić w rejestrze kwantowym, te obrazki uzyskać. No ale po co, tak? No, znaczy po co w tym sensie, że realny komputer kwantowy czy symulator pythonowski tak tego nie udźwignął, więc to, że ja w swoim symulatorze i tak robię wszystko poza prawdziwym rejestrze, więc po co, znaczy, czy można pokazać, że teoretycznie by się dało. A no i teraz możemy się zabawić już w dużo poważniejszy sposób. Proszę zobaczyć, nadal symulujemy to samo, czyli powrót atomu do stanu podstawowego, ale tych poziomów możemy mieć już dużo więcej. Tylko niestety blok oddziaływania robi nam się taki, że no niestety każda ta bramka R to odpowiada tym bramkom R, X, R, Y, R, Z. To są takie standardowe bramki. Państwo coś tam kiskitem się bawicie. Fazowe, tak? Nie, to P. Przesunięcie fazowe to jest P, a R to jest ta bramka, to jest tak bardziej te rotacyjne, R, X, R, Y, R, Z. To tutaj to są te bramki. Jedna dobrą sprawę można użyć byle nie RZ. RX, RY tak naprawdę się różnią tam, czy ten współczynnik sprzężenia, jak je ma część rzeczywistą, czy jaką ma fazę, tak? A ta faza jest tak naprawdę
Jeżeli nie zależy nam na symulacji położenia atomu, ma znaczenie drugorzędne, tak, jeżeli sam tylko proces powrotu do stanu podstawowego. I tutaj się zaczyna moja rozterka natury filozoficznej, rozterka natury, do czego to wszystko, te symulacje kwantowe zmierzają. Mianowicie, bo tutaj, skoro gęsto symulujemy, gęsto w rejestrze symulujemy stany fotonu, to niestety, jeżeli chcemy każdy z tych modów symulować niezależnie, to musimy już użyć bramek R z kubitami kontrolnymi i tych kubitów kontrolnych jest tyle, ile jest rozmiar podrejestru, a to oznacza, że dla dużego podrejestru tych kubitów kontrolnych robi się cholernie dużo. I Państwo powiecie, no dobrze, no kiskicie, czy w tym to się wszystko ładnie opisze, tak? Tylko musimy być świadomi, że realny komputer kwantowy taką bramkę będzie nam rozbijał, tak? Czy ten program, który go przygotowuje, ta transpilacji to się nazywa, czy jakoś tak, jeżeli dobrze kojarzę, tak? I bramkę n-kubitową my możemy złożyć z trzech bramek n-1-kubitowych, no czyli algorytm rozbicia jest, tylko no dalej mamy 3 razy 3, czyli 9 bramek n-2-kubitowe i robi nam się funkcja eksponencjalnej złożoności, a funkcji eksponencjalnych mieliśmy unikać, bo one źle się skalują, jeżeli chodzi o złożoność obliczeniową, tak? W związku z tym, czy tego typu algorytmy kiedykolwiek wykonają się na realnym komputerze kwantowym dla dużych N, ja nie chcę tutaj bawić się wyrocznie, ale wydaje mi się to temat mocno wątpliwy. Ale żeby zrobić usprawiedliwienie swojego postępowania, znaczy usprawiedliwienie jest takie, że ja chcę tak czy siak zasymulować różne ciekawe procesy kwantowe nawet na moim symulatorze. Dla symulatora klasycznego to działającego na klasycznym komputerze, to jest wręcz odwrotnie. Dodanie kubita kontrolnego oznacza, że bramka ma 2 razy mniej roboty, tak? Czyli pełna bramka R oznacza, że komputer musi przeliczyć pełne dwie, na przykład jeżeli na 8 kubitach to robimy, 256 stanów rejestru. Dodajemy 1 kubit kontrolny, symulator bramki ma 2 razy mniej roboty, 2 kubity kontrolne 4 razy mniej roboty, 3, 8 razy mniej roboty. Jeszcze można tak sprytnie skonstruować te symulatory, że one będą, nie będą sprawdzały, czy w danym polu, w danej liczbie, w danym współczynniku jest coś do roboty, tylko będą sprytnie przeskakiwały, niezależnie od tego, jak finezyjnie rozłożymy kubity kontrolne. Natomiast dla realnego komputera kwantowego odwrotnie, zamiast 2 razy mniej roboty robi się 3 razy więcej. W związku z tym, czy tego typu algorytmy się wykonają, wątpię. A na usprawiedliwienie jeszcze dodatkowe powiem, że na przykład, jak Państwo macie tam właśnie na tych tutorialach kiskitowych, przynajmniej kiedyś to było, opis na przykład kodowania, przetwarzania kwantowego obrazów i na przykład kodowania obrazów złożonych, tak? Bardzo podobne algorytmy tam się rozważa, tylko oczywiście stwierdza się, że można to będzie jakoś zoptymalizować. Tak, jeżeli będzie to obrazek typu, że kwadrat i kółeczko, no to się bardzo ładnie da zoptymalizować, tylko jak rozumiem metody kwantowe, czyli te metody bardziej wydajne, nie po to się rozwija, tak? Jak weźmiemy obrazek Leny, ten słynny obrazek, który wszyscy mają, biorą na warsztat przy przetwarzaniu obrazów, czy obrazek Leny da się dla prosto zoptymalizować, a poza tym, czy proces optymalizacji nie będzie dłuższy niż same obliczenie kwantowe, no to jest inna sprawa. Ja nie mówię, że nie będzie, bo może te. No ale sprawa zaczyna być taka troszeczkę podejrzana. No mówię to ze swojego intuicyjnego punktu widzenia. Ja mówię o swoim intuicyjnym wyczuciu. Ja nie mówię o jakichś tam rzeczach, które liczyłem, sprawdziłem. No mówię o małym znaczku zapytania, nie chcę. Ale niemniej jak to się zrobi, jak tego typu gęsty algorytm się zrobi, to proszę zobaczyć, jak ładnie wychodzi proces propagacji i możemy sobie jeszcze sterować położeniem atomu we wnęce. Zamiast atomu w punkcie 0 możemy dać w punkcie 5 i 3 kolejne fazy emisji fotonu. Widać ten kształt, dlaczego ten kształt funkcji, nazwijmy to funkcji falowej fotonu, tak wygląda. No dlaczego? Bo tutaj na początku prawdopodobieństwo, że foton został wyemitowany, jest duże, a potem ta masa prawdopodobieństwa się zmniejsza, no bo już najprawdopodobniej on został wyemitowany. W dwuwymiarowym wersji mamy
coś, co po prostu nazywa się stożkiem świetlnym, tak, gdybyśmy to w dwóch wymiarach pokazali, tak. Na osi X jest położenie we wnęce, tylko tu akurat jest inny przypadek, ten przypadek symetryczny, ja to zrobiłem celowo, a nie gdzie położenie atomu jest w rzeże, a nie w piątce, ale ja to zrobiłem celowo, no, żeby ten stożek świetny oczywiście przekrój stożka, bo ten stożek jest jednowymiarowy, tak, no to znaczy dwuwymiarowy, a nie trój, no to z definicji, tak, czyli tu jest X, a tu jest czas. Mamy też, możemy się posłużyć już o rozkład pędu, tak, rozkład pędu tego wyemitowanego fotonu. Widać, że on, no i on poza tym to jest jeden, ale gdybyśmy uzależnili od tej stałej rozpadu G, no to byłoby widać, no już ten znany. I dalej różne, dużo ciekawych rzeczy da się robić, tak. Na przykład można robić rozpad stanu dwukanałowy i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj tak, o, na przykład dwuwymiarowy foton zasymulować, ale te algorytmy się robią naprawdę złożone obliczeniowo. Dla mojego symulatora, który symuluje tego typu obrazki na 16 kubitach, nie ma problemu. Dla symulatora Qiskitowego, podejrzewam, że oznacza to, w moim symulatorze to jest tam kilkanaście sekund pracy, tak? Dla tego symulatora Qiskitowego, nawet jeżeli on by to chciał wypchnąć gdzieś na zewnątrz, przynajmniej w tej wersji, w jakiej ja to zrobiłem, może ktoś to potrafi zrobić lepiej, ja nie twierdzę. To są, podejrzewam, godziny międlenia, tak, godziny międlenia. Znaczy przy pewnych licencjach można, jak się ma licencję na Qiskitowego, tak? Nie wiem, no mam wrażenie, że to mówię, to jest kwestia samego wypchnięcia tego na serwer. To nim wypchnie, to on to długo mieli. Pewne operacje, na przykład repeat, bo to wszystko musi być robione krokiem trotera, sprawia, że on zapewne, nie wiem jak on to robi, w klasycznym algorytmie po prostu mamy pętlę for, a czy on po prostu nie zostawia, że tą listę powiela, nie wiem, bo nie wiem, co jest w środku, ale czasowo to tyle zajmuje, jakby się tak zachowywał. Mówię, nie wiem, co jest w środku, ale dobrze, może skończę na ten moment, bo już obiecałem, że nie będę dużo mówił. A jeśli będzie się dostaniu? Myślę, że mówimy o rzeczach, które są, o, mówimy o pewnych, o, bo przeprowadziłem pewne, już niewiele, tak. No może powiem do końca. Nie, no, na przykład powiem, że można na przykład zasymulować pewien, o. A, mam też algorytm ładowania, no bo ktoś powie, dobrze, pan tu nam opowiada takie głodne kawałki, że pan tutaj opowiada, stan początkowy to stan Gaussa, no ale w jakim algorytmie pan to do realnego komputera kwantowego wprowadza, bo do mojego symulatora to nie ma problemu, tak? Po prostu zadaję sobie dowolny rozkład prawdopodobieństwa czy rozkład amplitud funkcji w rejestrze już. No to skonstruowałem algorytm, który znowu już wymaga bardzo wiele kubitów kontrolnych, tyle, ile jest rozmiar rejestru, ale da radę każdy stan wprowadzić. I co więcej, jeżeli dopuszczono mnie w listopadzie i grudniu w ramach tej naszej współpracy z PCSS-em, tak, chociaż bez dopuszczenia też by było dało radę to zrobić. No i okazało się, że do tych maszyn IBM-owskich, no i okazało się, że na przykład, że tym algorytmem, to taki prosty, ja to nazywam test 1, 2, 3, 4, tak? Dlaczego nazywam to test 1, 2, 3, 4? Dlatego, że wprowadzam stan do dwóch kubitów. To jest bardzo fajny test, że jak ktoś chce zadziałać na stanie jedno, na stanie dwukubitowym, a że już coś można zrobić. Że mamy dowolny rozkład prawdopodobieństwa, a mamy rozkład schodkowy. Stan 0,0 chcemy z prawdopodobieństwem o wadze 1, 0,1 o wadze 2, o wadze, następny o wadze 3, następny o wadze 4, czyli taki stan, no czyli ponieważ tu mamy nie prawdopodobieństwa, tylko amplitudy, no to jest 1, pierwiastek z 2, pierwiastek z 3 i 2 i razem to się ładnie sumuje do 10, więc współczynnik stała normalizacyjna jest 1 przez pierwiastek z 10. Takim stosunkowo prostym algorytmem, już Państwo poznajecie rysunki Qiskitowe, można to zrobić i jak się to zasymuluje w tym idealnym środowisku, wychodzi ładnie, a to jest nawet jakaś symulacja z komputera kwantowego dla tych SHOTS 1024, no i ładnie to wychodzi, także no, komputer, nawet realny komputer kwantowy dał radę, no tylko, że oczywiście z pewnym błędem, bo te schody już nie wychodzą, tak? I mi się teraz przypomniał, jak patrzę na te schody, bo to miały być schody, to mi się przypomniał taki, na jednych z kanałów historycznych telewizyjnych był program, jak to kiedyś klatki schodowe budowali na służby w jakieś tam
angielskich rezydencjach i się okazało, że wystarczy, żeby jeden schodek był nierówny, tak, że nasz mózg automatycznie dostosowuje się do tempa tych schodów. Tak, jak jeden schodek gdzieś tam był nierówny w jakiejś rezydencji wielu służących, to los służby niech się wtedy nie przejmował, tak, służba była tania, tak. Więc wystarczyło, że jeden schodek był źle inny niż wszystkie, żeby po prostu no, można było po prostu wpaść z takich schodów, a idąc, nie wiem, jakąś tacą czy czymkolwiek, no to wtedy nie było służby zdrowej. Ja, no, dlaczego o tym mówię? No bo ta klatka schodowa uzyskana przez ten realny komputer kwadratowy, no mi wyraźnie przypomina tą, no daleką od doskonałości. Tak tu ta służba na pewno miałaby ciężkie życie w takiej rezydencji, tak? Więc ale algorytmy formalnie istnieją i można je wprowadzić. I ja wypróbowałem dla stanów gaussowskich, takich bardziej złożonych, oczywiście już wtedy tylko na symulatorze, więc da się to, teoretycznie da się zrobić to na realnym komputerze kwantowym pod warunkiem, że znaczy formalnie takie algorytmy istnieją, a to, czy komputer da radę to uciągnąć pod kątem czasowym, tu mam pewną modyfikację tego algorytmu i nawet można symulować odrzut, którego dodaje atom. Jeżeli jeszcze dodamy tą ten stopień swobody związany z częścią schrodingerowską, jeżeli dodamy, że atom jest nie tylko dwustanowy, 0 i 1, ale jeszcze jest pewnym kontinuum, jego położenie w przestrzeni, można zasymulować, że jego rozkład pędu przed wyemitowaniem fotonu jest taki. Emituje foton o takim rozkładzie pędu, okazuje się, że jego rozkład pędu przesuwa się w drugą stronę, co dostaje odrzutu. Czyli symulujemy taką dyskretną rzecz, taką subtelność jak odrzut, którego dostaje atom w trakcie emisji fotonu. Oczywiście to jest odrzut znikomy, bo to jest na poziomie metrów na sekundę pojedynczych, bo pęd, który niesie foton w porównaniu z pędem atomu jako cząstki masywnej jest znikomy. Tak? My wiemy, że cząstki, fotony to są cząstki, których energia przeważa nad pędem, jakbyśmy to powiedzieli. Tak? Dobrze, tyle z mojej strony. Także naprawdę no tu formalnie algorytmów można skonstruować bardzo dużo. Symulować je na symulatorach i naprawdę wejść w fizykę taką fajną, że po prostu nareszcie widać pewne zjawiska, jak zachodzą. No ale czy to się da zrobić na realnych maszynach kwantowych kiedykolwiek, to pytanie pozostawiam otwarte. I też w tym momencie chciałbym już skończyć swoją prezentację, także... Szanowni Państwo, dziękuję za prezentację. Chciałem zadać jakieś pytania konkretne od Państwa. Bardzo proszę. Śmiało. A właśnie, czemu aż tak duże są różnice tu w wypadku tego faktycznego komputera kwantowego, a tego... idealnego symulatora. To znaczy pewnie najlepiej by o tym powiedzieli ludzie z IBM, ale dekoherencja, tak. Komputer kwantowy jest urządzeniem analogowym, tak. Także urządzenia analogowe mają tę wadę, że to wszystko pływa, tak. Gdy my symulujemy to cyfrowo, to po prostu każda ta amplituda kodowana jest jako liczba typu, no, u mnie float, ale na którym będziemy bardzo dokładnie dokonywać tej symulacji, robimy tylko pewien błąd ucięcia, który się pojawia na którymś tam miejscu po przecinku. A to myślę, że tu jest dekoherencja, głównie niedokładność bramek to jest, tak? Bo jeszcze się okazało, jak się wrzuci ten algorytm, i potem się zobaczy, co komputer kwantowy realnie wykonał. Ja mówię, co było w grudniu, w styczniu, teraz może jest inaczej. To się okazuje, że na przykład nie ma bramek RY, tylko są bramki RZ, tak? Więc trzeba to jeszcze składać z jakichś innych bramek, które są formalnie równorzędne. No ale każde takie złożenie, bramka X to jest bramka NOT. Co robi z bramką NOT symulator? Nic nie liczy, bo w bramce NOT nie ma nic do liczenia, tylko trzeba te współczynniki rozwinięcia funkcji falowej inaczej rozłożyć, tak? Komputer kwantowy, podejrzewam, dokonuje ciągłej transformacji. Ta bramka X pewnie współczynnik ulegną modyfikacji, błędowi, tak? Tak można przypuszczać. Dekoherencja pewnie też swoje robi, ale jak mówię, ile procent jest tutaj niedokładności bramek, które są ciągłe, a ile procent jest dekoherencja? Ja nie chcę mówić, bo tutaj pewnie specjaliści z IBM, a oni by tu zaczęli swój wywód i by nam tutaj to wyśpiewali wszystko, tak powiedzieli, co się liczy.
się na stałym przypadku oddziaływań dwucząstkowych, na przykład, bo ty rozważałeś oddziaływania w postaci właśnie tam tej zapostulowanej z wymianą, co ja tam nazwałem wymianą fotonów, wymianą jakąś tam cząstkę, tak? Czy jakoś bardziej uszczegółowić możesz szerszą klasę oddziaływań dwóch układów, które teoretycznie możesz uwzględnić? Znaczy wiesz, teoretycznie jeśli chcę to symulować i dopuszczam bramki o wielu kubitach kontrolnych, czyli tą szerszą klasę algorytmów, nie bacząc na to, jak to się wykona, czy w sensie złożoności czasowej, to można wszystko symulować. Czyli twierdzisz, że masz uniwersalny algorytm mapowania problemu kwantowo-mechanicznego na swój algorytm kwantowy? Znaczy nie uniwersalny, stwierdzam, że to jest moja teza, z którą teraz żyję, że nawet jeżeli te komputery kwantowe będą liche, to sam zapis procesu symulacji układu kwantowego jako algorytmu kwantowego może mieć też swoje zalety. To, o czym mówiłem. Na przykład algorytm Cayley'a, czyli rozwiązanie równania różniczkowego, cząstkowego, no, ma swój narzut. A jeżeli to zapiszemy jako algorytm kwantowy, realizuje. Oczywiście nie musimy tego jawnie zapisywać, bo możemy po prostu policzyć transformatę Fouriera i policzyć zmiany fazy w reprezentacji pędowej, ale zapisanie tego jako algorytmu kwantowego już daje niewielki narzut. A możemy mieć pewien sposób opisu układów kwantowych w postaci algorytmu kwantowego w sposób niezależny od tego, jak to będzie liczone. I może się okazać, że mamy ten algorytm zapisane w postaci pewnych operacji unitarnych, bo to nawet nie muszą być bramki dwukubitowe, tylko na przykład większe konglomeraty, bo na przykład rozbicie na pojedyncze bramki może być czasowo nieopłacalne, na przykład dla symulacji klasycznej, ale możemy pewien uniwersalny opis układu kwantowego i jego symulacji. I gdzie my go wrzucimy, już nie będzie miało znaczenia. W sensie dla opisu tego algorytmu, czyli mamy uniwersalny opis układów kwantowych. A my potem wrzucimy go do układu, do realnego komputera, czy do jakiegoś tam mało wydajnego, jednorodzeniowego, jednoprocesorowego symulatora, czy do jakiegoś super podzielonego na wątki wielorodzeniowego procesora, czy jakiś kart cuda, to może się okazać, że ona, jeżeli będzie umiała te bloki, czy te bramki zrealizować sobie samodzielnie, to my nie będziemy musieli wnikać, jak te bramki, te bloki są tam realizowane, tylko sobie opiszemy swój układ kwantowy w postaci tych bloków czy bramek i już gdzie to będzie robione, nie będzie nas interesowało. To też jest pewien uzysk. To jest realizowane w pana symulatorze, tak? To znaczy z wyjątkiem tego, to jest, znaczy powiem tak, ten algorytm, który tutaj mówiłem, o który opisywałem, ten QDST, nie ten, ten QDST, udało mi się zrealizować w Qiskitowym symulatorze, tym zewnętrznym IBM-owskim i to poszło i to ładnie wyszło, ale właśnie dlatego, że tam nie trzeba kroków trotera stosować, tak? Nie trzeba tego rozbierać na iteracje, tylko można dla skończonego czasu w jednym kroku zrobić. Gdy jest jakakolwiek troteryzacja i musimy to 10 razy powtórzyć, automatycznie czasowo, już nawet ja mówię o symulatorze, ja nie mówię o tym panie Qiskitowym, ja już nie mówię o komputerze, który da po prostu liczby losowe. To od razu nam się wszystko rozjeżdża, jest błąd, ale tutaj czasowo nawet nam się, a tutaj czasowo jest znośnie i dało radę zrobić. Czy pan symulator jest w C++ napisany? W C++. Tutaj widać potęgę języka C czy C++. Oczywiście język C czy C++ teraz nie ma dobrej prasy ze względu na to, że no, on tam robimy takie aplikacje biznesowe, on ma tam dosyć, no, jak się robi swobodną twórczość, na przykład nie używa się sprytnych wskaźników czy czegoś w tym rodzaju, można doprowadzić do błędów, wycieków pamięci i tak dalej, i tak dalej. Ale jak się chce liczyć numerycznie, to myślę, że to w tej chwili, ja nie znam wszystkich języków programowania, bo ich są dziesiątki, a może nawet setki, ale no w Pythonie realizować pisanie czegoś, co będzie liczyło, robić algorytmu od zera, tak? Bo nie mówię, że jak ktoś w Pythonie po prostu odwołuje się do gotowych bibliotek, to nie ma sensu. To on będzie to międlił godzinami, będzie zajmował się sam sobą zamiast liczyć.
Natomiast C++ można zrobić kod, który naprawdę działa szybko. I w tej chwili ja nie wykorzystuję żadnej technologii wielorodzeniowej. Ja się przymierzam do tego. I chcę zobaczyć, czy jak to się podzieli na przykład na kilka rdzeni, że algorytm dla jednej bramki rozdzieli się na cztery części, czy tam na przykład na cztery części, czy na więcej. I każe się, żeby każdy rdzeń liczył swoje, na ile to przyspieszy. Ja nie wiem. Algorytm dla takiej bramki już mam, ale go nie odpalałem, bo są jeszcze techniczne sprawy. Państwo wiecie, no. Te rdzenie jeszcze muszą się pogodzić, jeszcze muszą dostęp do pamięci mieć. To może spowolnić. Możemy mieć pięknie w teorii, da się to liczyć równolegle, a sprawa dostępu do pamięci, tak, że te wątki konkurują ze sobą o dostęp do pamięci, może się okazać, że to się wszystko rozbije na tym, tak? I to przyspieszenie będzie no, znikome, tak? Więc ja nie chcę mówić, że a priori, że uzyskam, ale dużo bardziej teraz kusi mnie wątek wielorodzeniowych aplikacji w C++ niż te symulatory IBM-owskie. No dobrze. No, to znaczy, wydaje mi się, że w sensie takim zasadniczym to poznaliśmy, no rzeczy oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i to mapowanie tych jednego układów na te bramki kwantowe, no trzeba jakoś przećwiczyć, tak? To jest, i rozumiem, że to są problemy, ściskasz funkcję liniową, tak? Jest, bo w jakimś sensie ściskasz funkcję liniową. Schrödingera pytam, bo są kondensaty Bose'a Einsteina, gdzie jest nie, że tak powiem, nie liniowość, tak? Po prostu jest jakiś kondensaty polarowe. No, są takie cuda i dlatego być. Układów kwantowych w fizyce. Ja celowo to rozłączyłem. Tak? Aha, to już zatrzymam. Zatrzymam udostępnianie. Się odwyczaliłem już od tego.